Dzień dobry, witaj na kanale Wiejskie Inspiracje, a proszę o to, pierwszy raz na grzyby wybrała się... Agatka! I już znalazła maślaczki, te maślaczków te spełne, ja nawet nie zbieram, ale ja wpadłem w moje stare miejsce. O, Agata też już coś widzi. Agata, bo ja wam teraz pokażę, co ja znalazłem. A to jest chyba koźlarz. No, mi się wydaje, że prawdziwe, ale może ty, a może koźlarz, nie wiem. Zobaczcie, jakie znalazłem. Ale miejscowa, w której ja zawsze prawdziwki wyciągam. Zobaczymy, koźlarz. Czy... Koźlarz? Mhm. O, szary. Ciekawe, czy zdrowy. Tylko ty, nie wiem, czy zdrowy, bo taki trochę, lata mu trochę coś tam. No zobaczymy, przykryłaś grzyb, nie przykryłaś, dobrze. No, patrz, zdrowy. Nie. Nie? Wygląda przynajmniej. Niestety nie. No zobaczymy. To Agata sobie... To będzie robiony kapelusz, więc to... To nie zabieramy go? Nie, tylko zabierać. No to odwróć go, niech się rozsiewa. A ja tutaj nie, znalazłem... Coraz bardziej. A ja, słuchajcie, znalazłem oto. Co to będzie? Też koźlarz. Tak. Chociaż byłem przekonany, że prawdziwek, bo... To mój też jest koźlarz. No, bo myśmy się na prawdziwki nastawili i akurat w tym miejscu, przy tych brzuskach, zawsze wyciągałem prawdziwki, co zresztą widzieliście. O, następne. Ale widzę, że teraz razem koźlarze wyszły. Bardzo koźlarze. Ale ten wygląda na zdrowego. No mój zobaczymy. Też, zobaczymy. Zobaczcie. Agatka, jak ty się czujesz na grzybach? Za dużo samochodów tu jeździ. No bo dzisiaj giełda Słomczyny. Ale poza tym ładnie. Giełda Słomczyny, a my jesteśmy niedaleko trasy fajnie. Jakiejś przelotowej na tą giełdę, słuchajcie. O, piękny. I ten jest zdrowy. Większy od głowy Agaty. Aha. Super, nie? Jacy wy ludzie wspaniali jesteście. Jak macie fantastyczne pomysły, żeby przyjechać do lasu i to wy. Agata mnie woła, bo jest temat podobno. O kurde. Ten pierwszy zobaczyłem. Tu dwa. I tu jakie dwa. Jakie fajne. To się pokręcimy w tym miejscu chyba. No piękne. Ty to lubisz takie, nie? Lubię, ja lubię, jakie są zdrowe. Ja się pokręcę tu po okolicy jeszcze. Las jak najbardziej liściasty. Tu praktycznie nic nie ma, żadne sosenek i tak dalej, ale zaczynają się podgrzybki. Takie cuda. Chodź Agatka, tu masz drugiego. Zobacz jaki ładny ten, prawie jak ty. Tak ładny. A tutaj wydaje mi się, że też... Nie jest podgrzywa. Może nie, ale jest podobny z zewnątrz. Podgrzybek. Czy? Podgrzybek. No, także może coś tu znajdziemy. Zobaczcie, jaka gadka ładnie skosiła. No, pięknie. Patrzcie Państwo, co my tu mam. A to, co ja mam. No, to prawda. Ale twardo siedzi. No. Może być zarośnięty. Zakrywamy grzybnie. Gdzie ten twój prawdziwy? No w ręce mam. A ten drugi? A ten drugi jest o tutaj taki malutki. O. No to wygląda całkiem tak. No, pokaż to swoje. Ale ten to jest po prostu okaz doskonałości. No to prawda, to jest czerwony, nie? Nie. Szary. Dobra, obcinamy, zobaczymy czy zdrowe. Piękny. Słuchajcie. Czyli to będzie zupa koźlarzowa. Koźlarzowo-borowikowa. No bardziej koźlarzowa. Agata zaprosiła gości i będzie zupę gotować. Ja mówiłem, żeby jak gości to mu humorów nazbierać, ale no ona nie chce. A po co nam to kania? Kania? Też się do zupy rzuci. Nie. Nie, bo ci się rozpaczka. No to się rozpaćka, będzie jak flaki.
Super. Kajnia to prawie jak boczniak, też się dobrze trzyma. Chociaż boczniak jest twardszy. Weź tego obecnie, jestem ciekaw. No taki... Na razie wygląda nie najgorzej, ale to wiadomo, że to środek. Zdrowy. Taki wielki i zdrowy. To jak ja. Też jestem wielki i zdrowy. Bo się zdrowo odżywiam. Prawie zdrowo. Okaz doskonałości. Bo Agatka za bardzo lubi zapiekaneczki i tak jemy czasem. A mi się za bardzo lubi pizzę. Ale mi się pizzy nie jest za często. Chociaż nie. Słuchajcie, pizzeria Sielanka w Łosiu. O matko. No nie mam, trzeba tam być. Słuchajcie, to jest takie miejsce. Zresztą będzie w oddzielnym filmiku o tej pizzerii, a tutaj wam linka wyświetlę. O tu. O tu na dole będziecie mieli linka do pizzerii, zdrowe, którą my po prostu ubóstwiamy. Tak? Zwłaszcza pizzę leśną ostatnio. O, jakie to dobre. Co ty tam wszędzie widzisz? Co? O nie, to ile jest liść. Ale żeś odwaliła kitę. Ale... Pokaż co tam masz. Rozczarowanie. No dobre i ten. Bardzo. To ze żelatyną odchodzi. Szukamy dalej. Misie. Co masz? Jakiego? To cała gadka, to w ogóle. O! A ja mam. Matko, to czerwoniak? Nie, chyba szary. Szary. Ale ładny. Chyba się trzeba będzie tu pokręcić. O, rzeczywiście, miałaś rację, jestem w kosmos. Pokaż to ładnie. Co my tu mamy? Nie ruszaj tymi ręcami. No ładne. I to ten mój. O, i kania jeszcze, proszę, na dodatek. Ale kania taka jeszcze nie rozwinięta. Szkoda nawet brać takiej. To do smażenia później mogłoby iść. Dobra, zrywam. Ale mam okaza, chcesz zobaczyć? Wyrąbany w kosmos. Chociaż ty powiedziałaś, użyłaś innego słowa wcześniej. Ciekawe, czy ktoś to usłyszał wcześniej w filmie. Jak ktoś tego nie usłyszał, to teraz będą minutę wszyscy przewijać do tyłu, żeby posłuchać, co ty powiedziałaś, co jest kosmos, nie powiem co. Patrz. Wow. No coś pięknego, no kurde, jak może być takie piękne? Takie piękne, słuchajcie. Dobra, zobaczmy. No piękny jestem, piękny. Szukamy drugiego. No pięknie. Zauważam taką tendencję, że najwięcej grzybów, kurczę, to przy drodze rośnie. Zobaczcie, co Agata dojrzała przed chwilą. Cóż to jest? Prawdziwek, dobra. Chyba tak. No. No raczej, że prawdziwek od razu po łatwo widać. Piękny. Taki długi. Długi. Z czymś ci się kojarzy? Świetnie, na antenie. Z anteną? Ale ładnie tutaj. Ładnie. A zwłaszcza ładnie. Jak gdzieś tam. Widzicie? Jeszcze nie widać, nie? Chociaż niektórzy może już dojrzeli, dobrzy grzybiarze. Ale jak wejdziemy głębiej,
No właśnie. Taki sobie samotny rośnie, no smutno mu w tym lesie. No co będzie sobie sam tutaj ten? Trzeba mu troszkę pomóc, zabrać do domu, do kolegów. O. No. To rzadka przyniosła, no, no, no. Fajne, fajne. Który twój? Jeżdżą ludzie, jeżdżą, gnają przez te lasy 50 na godzinę albo 80. Piękne dęby. Ciekawe, czy jakieś prawdziwki w okolicy dębów znajdziemy. Piękne. Tam jest Agata, a tutaj takie dziwne zjawisko. Nie wiem, jakim cudem on się znalazł tutaj i wisi sobie na... Prawdopodobnie coś go tam złowiło wyżej i spadł pewnie i się zawiesił. Pewnie jakieś inne ptaszysko go rozdziewało. Bła. Borowików szlachetnych nie ma. Ale za to powiem wam, że butelkowce pospolite. Owszem. Tego tutaj rośnie sporo. No i taką ładną kanię znalazłem. Proszę bardzo. Tu jakiś gość se zaparkował, a kani nie dojrzał. Także bierzemy kanię. W okolicach Brzózek można się czasem natknąć na taternika zwisającego. A w środku zagajnika mogą czasem rosnąć oponiarze czarne. No i wieśniaki wracają z grzybów, także ja odpalam brykę, a Agatka wam powie, co będzie. Trzymaj śmiało, nie bój się, nie bój, masz. Agatka opowie wam, co dzisiaj robimy z grzybów. Dzisiaj planujemy zupę grzybową. Jak to pokazać, te grzybki? A tu musiałabyś ten zatrzymać i przełączyć. Zatrzymaj i przełącz, spokojnie. Ale zaczekaj. A, w taki sposób. O, czy są grzybki? Jeśli było widać. O, jest. Mi się to macha. Powiedz, co w tej zupie będzie. Grzybki? Jak to w zupie grzybowej? Będą grzybki. Grzybki. No, i może grzybki. Myślałem, że może grzybki jeszcze. I jeszcze grzybki. Mamy, słuchajcie, tak, najwięcej skóźlaków szarych, kilka kani, kilka prawdziwków, no sporo całkiem podgrzybków, nie najgorzej. I co jeszcze? Jakiegoś zajączka, jakiegoś bagniaczka mamy. I chyba wsio. Bagnie? To zielone. To zielone, to jest chyba bagniaczka, jak to się nazywało. A, zajączek. Musimy się, słuchajcie, podszkolić w dziedzinie grzybów. Ale mam fryzurę. Musimy się podszkolić w dziedzinie grzybów, dlatego że jest bardzo dużo grzybów, które jak tak przeglądałem... O, jest chałupka nasza. Patrz, stąd ją widać. Ja nie mogę. Daleko nie odjechaliśmy, ale strasznie dookoła. Ale ładnie. Bo mamy rzekę, nie da się przejechać przez rzekę. Dobra, ale mam fryzurę, zobaczcie. Jaką ja mam fryzurę. Czapka zrobiła swoje, ale nieważne. W każdym razie jest, oglądaliśmy sporo kanałów, przynajmniej ja oglądałem sporo kanałów grzybowych i tam na tych kanałach grzybowych pokazujecie czasami, ci z nas oglądają teraz, to wy pokazujecie na tych kanałach grzybowych, albo inni pokazują, mnóstwo grzybów, o których nawet pojęcia nie mieliśmy, że one są jadalne. Wyglądają jak zwykłe takie niejadalne psiaki jakieś czy coś, ale się okazuje, że są jak najbardziej jadalne i tych grzybów jest pełno w tych lasach, bo nikt tego nie zbiera, bo nikt nie zna. I trzeba, tak myślę, się trochę doedukować. To na Hitlerka sobie zrobię. Trzeba się doedukować, bo szkoda nie zbierać takich grzybów, tak? No, to tyle. To co jeszcze na koniec? Smacznego. O tak, smacznego. Jak będziecie mieli jakieś grzyby albo coś innego, to smacznego. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Jakieś łapki w górę. O, będą mile widziane. Pozdrawiamy. Coś mi bździuchem wali.
Czym? Co to w bziu? Taki robal. Ue. Który jakby dotkniesz, to ci... A wiem. Taki smród, identyczny smród ci wydziela. No, to jest bziu. Mógł tu gdzieś w grzybach być. Fu, rzeczywiście coś tak... No, dobra. Ja myślałem, że bździuchem nazywasz pąka, ale... Wąchać to chcą wszyscy, tylko puszczać nie ma komu. Dobra. Teraz. Skryptum do filmu o grzybobraniu. Tu się obierają ziemniaczki. Tu są pokrojone grzyby. A tu już mamy piękny wywar warzywny. Z warzyw z naszego ogrodu. Więc będzie grzybowa jak nic, kochani. Pokażę wam jeszcze, jak będzie gotowa. Narobię wam smaka. To będziecie na grzyby łaść częściej. A teraz grzybóweczka. Lodzio, lodzio. Jak grzybóweczka, proszę pani? No, przegryzła się. Teraz dopiero smakuje. Jak stoisz, to już mógłbyś podać sobie. A zdradzę wam jeszcze jeden sekret. Tu jest grzybóweczka, nie? Tutaj jest jeszcze jej resztka. No pewnie zostanie na dolewkę albo na jeszcze jedną porcję. Ale co robimy, żeby w zimę jeść swoje zdrowe rzeczy ugotowane z naszych warzyw, z naszych grzybów, żadnego kupowanego syfu z Hiszpanii, Holandii, Francji, nie wiem skąd tam jeszcze importują, tylko swoje. Ano, z każdego obiadu, który ugotujecie, wystarczy zrobić coś takiego. Gorącą zupę, świeżo zagotowaną, wlewamy w słoiczek, w dwa słoiczki, zależy ile tej zupy mamy, nie? I taki słoiczek wędruje sobie na naszą lepę. Przykrywamy go ręczniczkiem, żeby powoli sobie wystygł. I na jeden zimowy dzień mamy zupę gotową. Bo grzybów nie znajdziemy w zimę. Ziemniaczków nie ukopiemy w zimę, chociaż będą jeszcze nasze pewnie. Tak, proszę pani? To jest nasz sposób, żeby mieć w zimę mniej kupowanego żarcia, więcej naszego, zdrowego i przede wszystkim dzięki temu będziemy mieli więcej czasu na czytanie książek. O ogrodnictwie głównie. Tak? A co pani jeszcze by przeczytała? Najchętniej? Masz coś w planach? No. Ja chcę... Nie mogę zdradzić co. Ja dzisiaj trochę o ziołach czytałem. O suszeniu ziół. Także jutro się zabieram za suszenie ziół. I będę testował różne sposoby suszenia. I podzielę się z wami oczywiście w kolejnym materiale filmowym.